Dobrze, dobrze. Próbuj łapać. Dawaj, Szymon, no. Dobrze, dobrze. Ale zmiana, świetna zmiana kierunków. Brawo, Bartek też już złapany. Jest zombiberek, Mateusz zombiberek, Bartek zombiberek. Borys zombiberek. Dawajcie, łapcie ich, łapcie. Bardzo dobrze, Mateusz. Złapany, Szymon. Łap... Dalej, Mateusz. Borys złapany. Borys też kogoś złap. Dobrze, dobrze. Złapcie wszystkich. Złapcie wszystkich. Ale go złapał. Ale go złapał. Jeszcze Bartek został i złapany. Świetnie. Tak, tak, tak. Jak szybko możemy. Bardzo dobrze. Prowadzimy piłkę blisko siebie. Króciutko. Zmieniaj nogi. Nie tylko jedna noga, Bartek. Dawajcie. Lewa noga, prawa noga. Używajcie obu nóżek. Nie ćwiczcie tylko jednej nóżki, bo tylko ta jedna będzie. O, ale świetnie zawróciłeś. Ruszaj. Ruszaj, Filip, no. Jak szybko możemy, jak szybko możemy, jak szybko możemy. Bardzo dobrze, no. Ruszaj, Szymon. Ruszaj. Bardzo dobrze, no, dobrze, dobrze. Ruszaj, tempo, tempo. Świetnie, chłopaki, za, pamiętajcie, za. Ruszaj, Borys. Pięknie, jedziemy za. No, teraz musisz, Mateusz, trochę zawrócić. Świetnie, bardzo dobrze. I ostro, 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 bardzo dobrze, świetnie, bardzo dobre tempo, ale fajnie, Filip, świetna kontrola, tutaj też, już widzę, Bartek, dobra, poszedł, no dobra, teraz lecisz za następny, za, musimy za, jeżeli nie wyjdzie, spróbujcie jeszcze raz, nie przejmujemy się. Dobrze, Kacper, i za, i teraz ostry zakręt, świetnie, świetnie, bardzo dobrze, no, jak szybko możesz. Ale ekstra, bardzo dobra kontrola piłki, fajnie, 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 no. I wracamy tutaj i odpoczywamy. Ale fajny dribbling, uda ci się to wykończyć? Ale świetny powrót do obrony, brawo. O, to była dobra próba, Mateusz, bardzo dobrze, macie out. Już tak na zakończenie, trening... wykonany. Chłopacy bardzo, bardzo dobrze pracowali. Jeżeli chodzi o część sportową, skupiliśmy się na prowadzeniu piłki. Większość zajęć była poświęcona właśnie temu. Potem poćwiczyliśmy trochę takiej gry taktycznej. Jeżeli chodzi o temat wychowawczy, to było nim pojęcie, czym jest drużyna, tak? Co dzieci przez to rozumieją i co to znaczy być w drużynie. Także jesteśmy kolejny trening do przodu, pracujemy dalej i efekty będą coraz, coraz lepsze i coraz bardziej tak naprawdę widoczne. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam. Akademia Sportu Zjednoczone Orły Płock.